Cześć, ja jestem Danielowski, dzisiaj wraz z Rzecz Jasna TV jesteśmy na Automoto Arena w Ostródzie, także zapraszam do oglądania tej relacji. Dobra, no to po pierwsze, ile metrów ma ten czołg? Czołg ma 8 metrów długości i bodajże 2,5 metra szerokości. A lufa? Oj, akurat wymiaru lufy nie pamiętam dokładnie. Ale myślę, że to jest około 3 metrów. Słuchaj, jesteśmy tuż po walentynkach, zaraz będziemy mieli Dzień Kobiet. Powiedz mi w takim razie, w których z tych samochodów chciałabyś spędzić romantyczne chwile sam na sam ze swoim chłopakiem? O kurczę, no wiesz, tyle ładnych samochodów, nie można się zdecydować, no. Tak ciężki wybór, naprawdę. Każde piękne, każde ładne, każde drogie. A masz chłopaka? Nie. No to nie musisz wybierać. No, teoretycznie. Pytanie, dlaczego na przykład Kawasaki, a nie wiem, na przykład Honda? Bo zielony jest najładniejszy. Pierwsze pytanie, jak się panu podoba? A jest dobrze, fajne samochody są ogólnie. Nie jest źle. Dobra, podstawowe pytanie. Tak. Ulubiony gadżet w jednym z tych samochodów? Ulubiony gadżet? O kurde, nie wiem. Nie wiem, piesek z kiwającą głową, podgrzewane siedzenia. Chyba te siedzenia prędzej. Można też Danielowski wpisać, to jest jednak też mój kanał. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Jest pan na romantycznej kolacji ze swoją dziewczyną, żoną, narzeczoną. No i wybieracie się państwo oczywiście według jej uznania na jakieś romantyczne wzgórze, romantyczną rzekę. W jakim z tych samochodów chciałby spędzić pan ten czas? W Passacie. W Passacie, ale w którym Passacie? Jest kilka marek, także... B5. Czemu? Wygodny, duży. Dużo miejsca. Dobra, dużo miejsca, rozumiemy po co. Dobrze, witam organizatora. Pierwsze takie standardowe pytanie, skąd pomysł? Skąd pomysł? Pomysł, proszę pana, doszedł nam przy okazji robienia Automoto Areny. Wyszła taka koncepcja na zorganizowanie właśnie takiego Automoto Classic. No i jak widać się opłacało. Tutaj dużo młodocianych ludzi, którzy nie bardzo reagują na taki właśnie mundur. Czy zdarzyła się taka sytuacja, czy może jak jesteście na takie sytuacje nastawieni? Znaczy, nie zdarzyła się taka sytuacja. Tutaj generalnie, jeśli młodzi ludzie podchodzą, to mają jakieś pytania, jakieś wątpliwości, które chcą rozwiać. Natomiast takiej typowej ignorancji, że tak powiem, tutaj nie spotkaliśmy. Patrząc tutaj na dzisiejsze targi, który samochód, czy która marka przyciągnęła pana uwagę najbardziej? Powiem panu, że tutaj stoi Porsche. Porsche, oczywiście jak to Porsche, najbardziej przyciąga uwagę, jeżeli chodzi o mnie, ale też Jaguar. Jaguar przede wszystkim, nie? Ten biały Jaguar to chyba to, co mi się najbardziej spodobało. Aczkolwiek nie jestem aż tak bardzo, bardzo znawcą tych samochodów, jak i nowych, takich, jak i starych, bo to, co prawda, no nie trzeba aż tak mocno być jakimś tam znawcą, jeżeli chodzi o dziedzinę motoryzacji, żeby takie targi zorganizować. Aczkolwiek na pewno się dużo, dużo uczymy i dużo się jeszcze dodatkowo dowiadujemy tutaj przy okazji robienia tych targów. Ogólnie atmosfera jest niesamowita, właśnie wjeżdżamy po schodkach. Możecie zobaczyć teraz z góry, jak to wszystko, ten cały event wygląda. No cóż, moi drodzy, Ostrudzianom bardzo podobała się ta właśnie wystawa. Mamy nadzieję, że będzie tego więcej u nas w Ostrudzie. Mamy nadzieję, że coraz częściej będziecie do nas przyjeżdżać. No i cóż, ja się z wami żegnam. Siemano!